Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu zakupił 4 automatyczne defibrylatory AED, które dostępne są w kluczowych miejscach na terenie miasta, by w razie potrzeby mogły ratować życie. Urządzenia zostały zamontowane na charakterystycznych tablicach w specjalnych podgrzewanych kapsułach na ulicy Bankowej 8 przy siedzibie spółki, na ulicy Wrocławskiej 21 na cmentarzu komunalnym, w nowej bazie transportowej na ulicy Bazaltowej 1 oraz w Centrum Utylizacji Odpadów przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych również na ulicy Bazaltowej 1. Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego, jak korzystać z tych urządzeń w razie potrzeby. Trzeba otworzyć urządzenie. Przyłóż elektrody jak na rysunku. Przyłóż elektrody jak na rysunku. Musimy troszkę rozpiąć to ubranko. Przyłóż elektrody jak na rysunku. Przyłóż elektrody jak na rysunku. Analiza rytmu. Dobrze, nikt nie dotyka rączki do góry. Nie dotykamy. Wstrząs zalecany. Nie dotykaj pacjenta. Naciśnij migający przycisk. I teraz uwaga, będzie wstrząs. Proszę nacisnąć migający guzik. Wstrząs dostarczony. Wstrząs uwolniony. Dotknięcie pacjenta bezpieczne. Rozpocznij CPR. Uciśnij klatkę piersiową 30 razy. Nie musimy wykonywać oddechów, jeżeli nie mamy sprzętu ochrony osobistej, więc nie przestajemy uciskać klatki piersiowej. Analiza rytmu. Analiza, nie dotykamy, podnosimy ręce. Wstrząs niezalecany. Wstrząs niezalecany. Rozpocznij CPR. Rozpoczynamy resuscytację, jeżeli poszkodowany nie oddycha.